9. Mocno. Nadejszła wiekopomna chwila. Tak jest, zaczynamy nową serię nowego, starego programu. Jesteśmy w słonecznej Gdyni, słoneczna jesienna pogoda. Moim gościem oczywiście jest postać nietuzinkowa, jak zwykle kulturysta ciężki, osoba, która powiedziała sobie, że lubi ciężko spierdalać. To na pewno dzisiaj się o tym przekonamy. Ile razy się spotykałem z tym człowiekiem na treningu, zazwyczaj trenowaliśmy właśnie klatkę i barki. Dlatego dzisiaj dla odmiany zrobimy klatkę i barki, żeby wam pokazać, jak ten gość mój ciężko trenuje. Mój gość dzisiejszy jest mistrzem Europy Federacji PCA, który ten tytuł zdobył w tym roku w swojej kategorii wagowej. Medalista zawodów też rozgrywanych w Polsce. Oczywiście moim gościem dzisiaj będzie mieszkaniec Gdańska, Marcin Zieliński. Ciężki. Jak ciężko wszedł. Widzę, że coś tam się dzieje, tak? Dokładnie, przygotowania pełną parą. Już zacząłeś tak wcześniej? Już zacząłem, pewnie. To okej, to od razu powiedz, gdzie się szykujesz w takim razie? No na pewno zaczniemy sezon w lutym na zawodach Roberta. Tak, więc tak. Dokładnie, nie można. Daj za ciosem. Dokładnie, takie imprezy już w tym kraju nie można przegapić. Więc. Czyli Marcin, powiesz, że startujesz i walczysz o kartę pro. No. Którą chcesz z nami zabrać. Oczywiście. Ale nie będziemy teraz na scenie, co? Zrzucisz, schudniesz trochę? Nie, schudę. Nie, no ostatnio pamiętam, że robiłeś wagę w Danii, gdzie zero zbijałeś. Tam generalnie nie miałem dużej wagi, bo to były zawody po zawodach, więc tam aczkolwiek na te 2 dni bez jedzenia musiało być. No 2 dni bez jedzenia, bo zrzucałeś do 90 kg, do tak? 90. A miałeś 94, coś takiego? No, jakoś tak. No to było tydzień po tygodniu zawody, więc to tak było. No diureza po diurezie. Nie odbijałem za mocno z wagą. Teraz będzie gorzej, bo no, już zacząłem przygotowania 4 tygodnie temu, więc długo, bo 20 tygodni. No ale ze 108 na 90 to będzie... Ale celujesz na 90 znowu? Celuję na 90. Po co? Przecież mógłbyś to utrzymać. Z tobą walczę, bo nie mam szans. Chcesz mięso zrzucać czy co? Nie. Zobaczymy. No, spróbujemy tak to wyczyścić i tak ładnie powolutku zejść, żeby... Nie, to wiesz, to można i w 102 rywalizować z wagą 95 kg. Nie? No zobaczymy, jeżeli nie uda się i będzie tak, no zobaczymy, co trener generalnie zadecyduje, więc to on ma też ostatnie, że tak powiem, słowo, więc... Trener chyba nawet ten sam. No, już w jednym teamie jesteśmy, więc... No tak, znam tego gościa, także przygotowujesz się do zawodów Roberta Piotrkowicza, ale to nie będą pewnie jedyne i ostatnie zawody. No mam nadzieję, że razem znowu bierzemy się na Anglię, nie? No na Anglię przede wszystkim, no, 24 maja. Tak, 24 maja są Mistrzostwa Świata Federacji PCA. Nieskromnie powiem, no jestem broniącym tytuł Mistrzem Świata, tylko teraz już w Polsce, tak? No, także tyle. A ja spróbuję powtórzyć twój wyczyn na amatorach. No, bardzo dobrze. Tylko, że trzeba zaznaczyć, że w zawodach PCA jest przedział wzrostowy. Tam nie ma po prostu przedziału wagowego, czyli możesz ważyć 130 kg, ale być karakanem takim małym. No, czyli takim 170 ile? 171. No to jeszcze niższy nie, o 4 cm jesteś. No ale wracając do tego zbijania wagi. Ja pamiętam, jak ty się żyłowałeś, jak ty wyglądałeś. To jest dla zdrowia chyba troszeczkę wykańczające, co? No na pewno. Tym bardziej, że tam były zawody po zawodach, więc to ciężko zrzucić tą wodę tak naprawdę. Tam nie było co zrzucać już. No nie było, aczkolwiek dało radę. Ale 2 dni. Sam myślałem, że nie dał rady, a godzina na bieżni spowodowała minus 1 kg. Wiesz co, ja właśnie wczoraj komuś to opowiadałem, że zawodnik, który był skrajnie odwodniony, to właśnie opowiadałem naszemu tutaj operatorowi, potrafił jeszcze zbić tą wagę, gdzie przez 2 dni nic nie jadłeś. Jak to wyglądało? Bo ty wtedy przyjechałeś na weryfikację z wagą za dużą. I jak się odbywa zrzucenie wagi, jak jesteś już na weryfikacjach? No, co? Wlazłem na wagę gdzieś około godziny 12, było 98, z tego co pamiętam. 2 dresy, odzież termoaktywna pod spód, bieżnia, godzina i nie wypociłem. W godzinę? W godzinę. Tak? Ale na bieżni latałeś grubo, co? Tak. Znaczy na taki pod górkę, dosyć mocne tempo. Mrożki przed oczami. Mojego znajomego Krzysia, który był ze mną, bo mnie pilnował, żeby się nie przewrócił. Bo to było takie, że tak powiem, wykańczające.
ale dało radę. No. No. No to jest niezła historia. I później ładowanie i miałeś perpetuę też z jelitami, z żołądkiem. No niestety gdzieś tam właśnie to odwodnienie spowodowało problemy trawienne. Nie do końca wtedy wyskoczyłem jakoś tam w najlepszej formie, ale naprawdę wynik był satysfakcjonujący na tego typu zawodach, na Pro Qualifier, więc no, to byłem bardzo zadowolony. Tak? Tak. Do 90 kg. Dokładnie. No, no to wiadomo, to już jest zbieranina ludzi z całego świata, przyjeżdżają na prawie konkretni zawodnicy. Akurat wtedy trafiliśmy na dobre zawody, bo obstawa była bardzo mocna. No, także rozmawialiśmy, że pewnie spotkamy się gdzieś na jakimś jeszcze wyjeździe, bo zaplanujemy pewnie coś wspólnie, jakieś wyjazdy. Zaplanujemy cały sezon. Jest Ameryka jeszcze, teraz wizy znieśli. No, no to powiecie kuszące. Trzeba pokładać trochę monety i można gdzieś tam na jakiś turnus wyjechać. Jak dobrze wcześniej kupisz bilety, to tak naprawdę... Tam... No, ale słyszałem, że teraz tanie są, więc można sobie spokojnie reagować. Dobra, my tutaj nie spotkaliśmy się, żeby za dużo rozmawiać. Rozmawiać, bo jak zawsze przyjeżdżam do Trójmiasta, tak samo było z Michałem Karmowskim, z nim też nie było rozmowy. Trening też był rano, no, przypominam, teraz jest godzina prawie 11, nie nasza pora treningowa, no, ale okej. Okay. Ale pamiętam, z Michałem mieliśmy trening o godzinie 8 rano i tam nie było rozmowy. Tam było Mariusz zapierdalaj, Mariusz zapierdalaj. I ja wiesz, ja już cały mokry też, jakiś tam miałem okres wtedy, już końcówka masy, no to wiesz, co to jest, nie? Pocisz jak świnia. Jeszcze o godzinie 8 rano, gdzie pierwszy raz w życiu trenowałem o tak wczesnej porze, no to mnie zajechał tam totalnie. No także pewnie podejrzewałem, że tutaj dzisiaj może być podobnie. Skoro Trójmiasto, skoro też jakiś ciężki zawodnik, no to pewnie będzie dobrze. Sprzyjające powietrze, no. Ciężki trening. Z morza jód wali, nie? To będzie na pewno nas troszeczkę mocniej tutaj podkręcać. Dobra, idziemy, co trenujemy? Klatabary. Klatabary, czyli taki typowy push. Dokładnie, tak? Typowy push. No, czyli może dorzucimy lekko tricepsik na koniec. No to już tutaj będziemy chyba z 3 godziny trenować. No dam radę. Dobra, dzisiaj nie będzie udawania, na pewno nie będzie udawania. No nie będzie. Dobra, lecimy potrenować. Więc to jest ludzie, którzy nie interesują się w ogóle sportem walki, tak. Bólą na to tyle hajsu przez te pay-per-view, po to, żeby w ogóle no, żeby wiesz, filmy, ile hajsu? Widyszki. No biedyczki, no to tam się składa, no, 5 osób w chacie, nie? Milion osób kurwa rzuci. No, 5 osób w chacie się składa. Milion osób 20, kurwa. To jest właśnie masa. Jest... No ale tak jak mówiliśmy, na zwykłych sportowców, prawdziwych fighterów, nie ma takiego brania, nie? Już przecież galek KSW, no dobra, no to ogląda każdy, no ktoś interesuje sportem walki. Ale takim już wyjściem Piotrka Piechowiaka to już się zainteresuje więcej osób, żeby zobaczyć jak napierdala Najmana, nie? Kurwa do bicia. Ale to ciekawe jest, co tu będzie, kurczę, bo to jest dobra faza. Kiedy oni tą galę mają? W grudniu? W grudniu chyba. Ale ogólnie, nie wiem czy wiesz, ja tak właśnie ostatnio też oglądałem Feliczek, nagrywał te wywiady na tej gali Fame MMA i zobaczyłem, co to są kurwa tam za ludzie. Jakiś chłop, kurwa, z różowymi włosami. Myślę, kto to jest, nie? Jakiś dzieciak. Wchodzę na niego na Instagram, nazywa się Lord Krusz. Bania followersów na Instagramie. Albo jest, ludzi tam chodzi, wywiady robi, Felicze i pyta ludzi, z kim chciałbyś zobaczyć kogoś tam w walce? Z kamerzystą. I kolejny z kamerzystą. Kurwa, myślę, co to jest kamerzysta? Jakiś gość, kurwa, chodzi z kamerą i się napierdala? Ty jest kamerzysta, kurwa, jakiś tam 69 na Instagramie, bania followersów. Ja. Yeah. Rozumiesz? I to są youtuberzy. Tak. Kurwa, youtuberzy, taki fajni mają, że nie, młode chłopaki, to dzieci się wymierają, wiesz. No, my to jesteśmy, kurwa, nie wiem, gdzieś pod butem nawet, kurwa, się mieścimy. Co, zaczynamy? No, bo już się wpili. Fame MMA. Ty i później tacy idą na te walki i ludzie ich oglądają. I ty się dziwisz, że jak oni kasy zarabiają, skoro mam banie followersów, no to tam jest komu pęgę łoić na to, żeby zobaczyć, jak wygląda taka walka. A my nawet tego nie znamy. Ja tego nie widziałem, co to jest. Ja nie raz nie oglądałem. Może ktoś tam powie, kurwa, jakiś jestem ten wypaczony, że nie wiem, nie jestem takich gwiazd. No ale niestety, no może to nie moje. Moja córka nawet. Ja powiedziałem do niej, że no taki kurde z włosami, 12-latka, z włosami różowymi, no wiem kto to jest, wiem, widziałam. O kurde, ona widziała, no to ja już dziękuję. Robimy wstępy zmęczenia, tak? Zaczynamy tak, od wstępnego zmęczenia, żeby dobrze dogrzać klatę, dokrwić przed jakimś ciężkim przyciskaniem. Pamiętam kiedyś teorię osób, którym na przykład układałem trening i wrzucałem rozpiętki w pierwszej kolejności albo butterfly'a i ktoś mi mówi tak, kurde, rozpiętki, butterfly, przecież nie będę później dał radę wycisnąć ciężko. No to nie, kurwa, lepiej idź, wyciskaj od razu 60-kami i później na drugi dzień już nie będziesz do rady wstać, nie? To jest lepsze rozwiązanie, bez rozgrzewki. Łokcie rozwalone i tak, łokcie rozwalone. Właśnie przed przysiadami, przy ciężkim treningu nóg, przy klacie, właśnie gdzie te ciężary też
będą pewnie niemałe. Te wstępne zmęczenie, nadugrzanie łokci, barków, skąd najwięcej kontuzji, nie? Przede wszystkim my trenujemy hipertroficznie, a nie gdzieś tam siłowo, więc nam nie zależy na zrobieniu jakiegoś tam super wyniku, tylko po prostu mocnym przetrenowaniu danej partii, tak? Bo my jesteśmy kulturystami. Dokładnie. Ego chowamy do kieszeni. W szatni. Może zrobimy coś innego, nie wiem, jakiś chociaż, nie wiem, półprzysiad czy coś. Tak zawsze mówisz, chodź Maniek, zrobimy nogi. Kurwa, ile razy była okazja, to ty zawsze, nie, to mnie boli, tu taśma, kurwa, jest naciągnięta, tu coś tam. Ja mam problem. Człowiek wymówka. Przejął po mnie. Tak. Ty, ale ostatnio gdzieś widziałem, ktoś komentarz, do tego spotkania z fanami, nie? Przyjdę specjalnie, żeby posłuchać Tomczuka wymówek. Ile kilometrów przejechał, ile posiłków nie zjadł, ile ma kontuzji, kurwa. A tak naprawdę widzisz, człowiek wymówka tutaj, kurwa. Coś się cały czas dzieje, nie? Żeby każdy takim był wymówką. Na filmach to można sobie popierdolić, ale tak naprawdę to się zapierdziela. No to rozgrzejemy się i zaraz tam najwyżej. Ale to jest 65 chyba jest, co? Czy to 55? 55, ale 65 to znaczy 60 jest. Więc nie wiem, czy ci dam radę, ale bo nie zjadłem tylko się radzę. Wstępne zmęczenie, cały stos, kurwa, jak się powiem, dobrze to wygląda ta sztabka, jak leci cała. On się czuje jakąś moc. Zawsze takie mocne się weryfikuje na pierwszej serii cięższego wyciskania. Jeżeli pójdzie lekko, to znaczy, że pójdzie dzisiaj wszystko. Tak często miałem z przysiadami, że stuwa weryfikowała dalszy trening. Jeżeli stuwa poszła lekko, to znaczy, że będzie zajebiście. Jeżeli stuwa poszła tak, że gdzieś tam coś bolało, coś nie szło płynnie, to już wiedziałem, że trening będzie do dupy. Także teraz sprawdziłem, jak sam plan będzie. Standardowe wyciskanie na skosie, tak? Handelkami. Dwie wstępne, dwie ciężkie i jedna regresja. Dobra. Ciężar zupełnie przypadkowy. Marcin nie patrzy, co bierze, co było pod ręką. Wspominając naszego kolegę z wyjazdu, Bartka, Włamaniuka, to u niego nie ma rozgrzewki. On od razu, dobra, dawaj, na grubo, jedziemy, kurwa, pierwszy, ten, co bierze? Bierze tam 3-6, 40, ja nie muszę się rozgrzewać, od razu napierdziela. Mam nadzieję, że jak wezmę większy ciężar, to pójdzie mi łatwiej niż ty mam, bo ten kurde ci był tak jakiś strasznie ciężki był. Aż mi łokieć zabolał, kurde. Ale tak czasem jest, nie? Że ten mniejszy gorzej idzie niż ten większy, nie? Czekaj, to są wstępne, tak. Czyli się nie myliłem, jak powiedziałem, że będzie ciężko. Wiesz, że ja przyjechałem 3 dni temu 500 km, kurwa, człowiek właśnie spokój. Dwie wstępne, a później 60 będziemy kończyć pewnie. No dobra. Co ciężko było. Zacząłem się martwić troszeczkę. Troszeczkę zaczyna mnie to martwić. Bo zbyt ciężko poszło 4-2. A on pewnie idzie w górę. O kurwa, ale wielki hapę. Nie wiem, czy się podać. Kurwa, wielki dzika. Mam. No. Nie, luźno. Już mam, spokojnie, to jest dla niej lekkie. Lekkie? Odłożę sam. Obiecałeś, że będziemy robić lekko, a on się popisuje. Kurde, Zieliński, ty mnie teraz zaimponowałeś. Dobra. 3. Jedziesz.
Lekko, dawaj! Gdzie pan, kurwa? Jakie ciężary w podstawówce dźwigałem. Teraz nie na stare lata. Ile poszło? 4 razy? 3? To taką przebitkę zrobi, że wiesz. Za pętli. Tak. Ty, no ty silny jesteś, ci powiem, byk. No. Nie, on się przygotował specjalnie. Ja znam Marcina. Pokrywam ci. On 3 dni nie trenował, 3 dni tylko spał i jadł pod korek, a ja tutaj, wiesz, po podróży. Ja powiem ci. Wczoraj mało jadłem. Już jestem od 5 tygodni na redukcji. Tak, jasne. Dość presję. Muszę wejść, właśnie. Muszę wejść na redukcję. Wtedy też będę silniejszy. No? Ja tak mam, no nie wiem co się dzieje, ale wchodzę na redukcję od razu, co mocno przybywa. Też, wiesz, troszeczkę sobie folgujesz z jedzeniem, ja przynajmniej tak zobaczyłem. Na masie. No bo wiadomo, można troszeczkę sobie coś tam podjeść innego. No. I nie jest tak czysto, mi się zapycha strasznie układ trawienny, jelita. I moc spadłeś, i nie stracę moc, dokładnie. Tak jakby nie wykorzystuję tego żarcia w 100%. No, który... Zamula jeszcze. Zamula, tak. No właśnie. Ja przynajmniej tak mam. Jak czyszczę Michę i zaczynam mieć takie tam czyste produkty, to mi tak jakby produktywność wzrasta. Aha. Mam. Dobra. Ale to jest naprawdę ciężkie. To nie są 60 ze styropianu. Jeszcze raz pomóż. Dawaj. O kurwa. I tym oto sposobem zyskałeś szacun na dzień. No już teraz będziesz kurwa wiesz. Ale dobrze to rozkminiłeś, żeby tak się przygotować. Na te 60. Specjalnie na okres przygotowawczy miesiąc czasu treningów u Michała Karmowskiego na siłowni, bo jako jedyna w Gdańsku posiadała 60, tak? Tak. Wyczułeś? Michał ci tam trochę podkręcił? Jeszcze w starym palpicie. Jak jeszcze nie przejęła tego sieciówka Total Fitness, no to były setki nawet. Setki były? Wywalili. A czemu? No bo Fitness Club. Wokół, nie? Fitness Club teraz. A jeszcze przyszedł, jeszcze miał nim robił, nie? Tak. To już kurwa dziecięcy ciężar. Ciśnij. 7. 8. 9. 10. Ile wlezie? 11, 12, do odcięcia, 13, 14, 15, ekstra, 16, 17, 18, dawaj, 9, elegancko. Plus 5 dostałeś za chwilę. Czy plus 7 nawet to było? Kombo, kurwa. Ten. I to jest regres, tak? No. Będzie sztosny. Nie trenuję, on tak normalnie nie trenuje. Za tydzień znowu mam wyjazd właśnie do Gdańska na kilka dni. No i umówiliśmy się na taki kamp treningowy, czyli jemy, trenujemy, jemy. Cały tydzień. Zrobimy wszystkie partie, przetrenujemy. To na pewno pojawi się gdzieś tam na naszych socjalach, nie? No, będziemy kręcić cały czas. Ale będziemy kurde na ostry tej. Żeby nie było, że to tylko że to tylko trening tutaj przykrywka, pod filmik. Nie, to właśnie tutaj normalnie tak byśmy nigdy trenowali ciężko. Teraz jest popisuwa do filmiku, nie? Pośladki już tak dopinają, że nieźle ustawiają miednicę przy nogach, przy ćwiczeniach. Tylko? Przy nogach? Tak. A plecy, wysuwania? A też nie robisz ciężkich wysuwania? Robię. Ciężkich wysuwania nie robię. Brak odwrotu na talię. Na talię? Na talię, tak. No ale no właśnie, no wyjaśnijmy może o co chodzi, bo my tutaj się podśmiechujemy, a ludzie mogą nie wiedzieć o co nam chodzi. Dlaczego na przykład nie robimy rak puli, jesteśmy zdania, zresztą podobnego jak ja. Dokładnie. Żeby nie, no, jesteś ale kulturystą? Tak, jesteś kulturystą, czyli nie jesteś trójboistą? Nie jestem trójboistą. Dźwigam, żeby pracował tam gdzie chcę,
żeby pracowało, a nie żeby pracowało wszystko, co, wszystko, co, no, co niepotrzebne. Dokładnie, no o to a chodzi. A ego jest ten ostatni. Ostatnio też mi któryś podopieczny pytał, czy może sobie lekko rekpule robić, nie? Ja mówię, to po co ci lekko rekpule? To przecież nie jest ćwiczenie, żeby robić lekko, tylko do czegoś to jest potrzebne. I do niego mówię, słuchaj, ale jeżeli masz robić lekko, to nie rób, a jeżeli masz robić ciężko, to też nie rób, bo ty nie jesteś trójboistą. Do czego ci to jest potrzebne? No, żeby wzmocnić plecy. Ja mówię, to kurwa, ale ty startujesz w zawodach, a nie trójbojowych, żeby robić sobie siłę, tylko w zawodach kulturystycznych. Chociaż no, na coś powie, nie, no, kulturysta też powinien być silny. No oczywiście, że tak, powinien być silny, nie? Ale to się wiąże z tym, że od razu nasza talia, nasz pas też sobie idzie w górę, nie? Dawaj, mocno. Do odcięcia. Nie odpuszczam. Jeszcze dawaj. Jeszcze. O kurwa. W górę do nałożenia, nie? Tak. To chyba we dwóch tutaj będziemy, każdy swoją rączkę będzie wypychał. Mów za siebie. Tak, no dobra, zaraz zobaczymy. No dobra, to jest jakiś dziwny. Mister Suplement. Wjechało coś trzeba. A. Mister Suplement. Gość, który na wszystko ma swoje suplementy. Na paznokcie suplement, na małego palca u stopy suplement. Nie? Musi być. Profilaktyka prozdrowotna przede wszystkim. Profilaktyka jąder chyba. O, wiesz co? A mogę tak zrobić to ćwiczenie? Pospać? Pospać. Leżenie leżąc. Nie nagrywaj się. Przyjechałem na trening do Marcina, ale zajebiście się trenuje z nim. No dobra, bo podsypiam już trochę. Nie? Chodź, wyciągniemy. Pomocy? Tak, mi ten bark boli. 3, 4. Jak już zejdzie poniżej ten ruch, to już stąd wyciągnąć to jest z ziemi, to jest kurczę ciężko, nie? Staram się, tak. Nie masz tak, że spadać w moc pikiernie po prostu? Nie. Czyli kurwa siła, trzenie, dziecko. No, nawet jak nisko z węglami schodzę, to jednak siłowo nie spadam, nie? Już ciężko mi jest budować te czworogłowe po szerokości i zauważyłem, wiesz co, szymy kładę, nie? Jak ja u niego byłem, to u niego w łudzie było 64 cm. No normalnie takie na piętej nocy. 64 cm. No, ale w momencie, kiedy on staje na scenie, rozkłada nogi, on przywodziciel ma tak dopierdolony, że ten przywodziciel od razu zmienia kształt i szerokość giry. I co zacząłem robić? Dwa razy przywodziciela w tygodniu, ale robię tak, że zaczynam trening od nóg od przywodziciela i kończę przywodziciela. I dwa ćwiczenia, czyli te, wiesz, ginekolog i na bramie jeszcze robię te odwodzenia dużym ciężarem. Tam gdzieś już połowa stosu nawet, no zależy jaki też stos, nie? No. Ale połowa stosu i jak wychodzę z treningu, to noga chora taka, że aż idziesz, jajca się kurwa ocierają. To już myślę, to już jest dobrze zrobione, nie? I to jest właśnie dobry plus dla osób, które bardzo mocno nacisk kładą na nogi, a nie mogą ich rozbudować. Jak jeżeli tutaj ci nie idzie, to dawaj dookoła te nogi. Przywodziciel zmieni szerokość nogi, pomimo tego, że tutaj będzie mniejsza, ale kurwa ogólnie obwód będzie większy. Staniesz bokiem, rozkładasz na scenie i masz szeroki przywodziciel, to będzie tak samo, jakbyś miał wielkie czworogłowe. Dodatkowo dwugłowy dorobisz, bo wszyscy wiesz, robią siady, ciężkie kurwa siady, podstawa tego. A to kurwa dookoła trzeba tą nogę napieprzać. Lecimy, to jest po 20 zdaniach.
Marcin, Brandon, Kerry, Zieliński. Flex Lewis. Mariusz, Chad i Chopan, Tomczuk. Dawaj. I czy zrobił drugi? Nie. Nie, to ty zrobił. I zobacz, jak duży obwód nogi potrafi dać przywodziciel wielki, nie? Bo tutaj ten mięsień jest ogromny. No. Jak on będzie ci odchodził, Sadek Milan. Milan Sadek, ten Czech. Tak samo nogi ma przywodziciel, to ma kurwa taki, że no pizdziec. I ja zauważyłem, że oni nie mają wielkich czworgłowych, tylko wielkie przewodniciele. I to razem z... Rotuje nogę i... Tak, rotuje nogę, rozstaje na boki, ma ogromną. Marcin, nie odpuszcza. Mocno. Teraz bardzo dużo. Jedziesz. O kurwa. Dwa ćwiczonka na bareczki. Bareczki. Do boku. I wyciskać na kamerze. Zobaczymy. No i a później seria łączona barki z klatką jeszcze. Fajny trening, ja kiedyś bardzo pioczyłem na te puszpule, ale powiem ci, że chyba od momentu, jak zaczęliśmy razem tam trochę trenować, to zmieniłem do tego podejście, bo powiem ci, że fajnie współgrają ze sobą te partie mięśniowe. I to nie jest, znaczy no, fajnie jest robić speed, bo pracuje się wszystko oddzielnie, możesz przyłożyć się do barki, możesz przyłożyć się do barków, ale z racji tego, że tutaj trenowany jest dwa razy w tygodniu, bo klatka barki, to też inaczej się... Inny bodziec, nie? Inny bodziec, no. Tym bardziej, że u nas regeneracja jest na dosyć wysokim poziomie, więc... No, nie wiem, do czego tak mówisz, ale... Kręcę to cardio rano, o 5 rano. Gdzieś tam zaczynam... Ale rower masz w domu, nie? Tak. 7, 8, 9 mam klientów. O 12 jestem w domu. Dosypiam 2 godziny. I kurwa się za nie śmieję, to... Nie, dosypiam 2 godziny, jem przedtreningowy, idę na trening. Wypoczęty, elegancko. Wracam z treningu, jeszcze mam dodatkowe 2-3, wiesz, personalne zajęcia. I tak idzie, nie? Widziałem gdzieś biografię Kobe'ego Bryanta. I on tam opisał swoją historię. I było takie krótkie streszczenie, że on ze swoich, jak miał małe dzieci, to nie zaniedbywał je dlatego, że ciężko trenował i nie miał na nich czasu, tylko na treningi jeździł, kiedy dzieci spały o 4 rano. Wracał, jak już wstawały, cały dzień z nimi spędzał, jak kładły się spać, jechał na następny trening. 2 razy trenował dziennie. No. I tam było jedno hasło zajebiste. Jeżeli chcesz notować nieprzeciętne wyniki, musisz się poświęcać też ponadprzeciętnie. Jeżeli chcesz być kimś więcej, to nie możesz kurwa robić tego, co wszyscy, tylko musisz robić coś więcej niż wszyscy. Dokładnie. I to było zajebiste hasło, kurwa, aż sobie zrobiłem screena. I gdzieś na jakimś poście sobie użyję któregoś pięknego razu motywacyjnego, zajebie takiego posta, że człowieku. Jak mi samemu się nie będzie chciał iść na trening. No Marcin, coś ty tutaj już oszukujesz chyba. Się zmęczyłeś na tej klasie. Ale to też 3 treningi, push pull legs. Ile? 15, to jest rozgrzewka. No tego pytam, nie? To jest dobry trening do właśnie pokazania filmików. No tutaj wszystko ładnie puchnie, nie? Widać sobie bez zdjęcia, kurwa. To już suchą cię się tu lata, kurwa już suchówka. Który będziesz robił? Łap, nie łap, nie łap. Trafił mi się dzisiaj tutaj. Nie myślę, co ty ma niego odpierdalać. Tak. To gdzie to jeszcze czasami... Dobre jest. No nie, no mam to. Już nie stałem, ale... Bliżej do roboty i wypicie kawy niż do drugiego takiego. Jeszcze z tym człowiekiem.
Ile zrobiłeś tym wszystkim? 10. 10? Masz kurwa! Dawaj, ciśnij! Ile później? 17 kurwa. Ile będzie? Czyli 2. O, lekkie. No. Steka z ziemniakiem, kurwa. Adam, twój podopieczny redukcji. Steka będzie jak. Wyliczone makro. Tak. Zachodzisz do knajpy ze swoim makro. Poproszę o tak, jak tutaj jest rozpisany, nie? Mieliśmy robić handlami wyciskanie, ale z uwagi na to, że troszeczkę doskwiera mi lewy bark, to weszliśmy na bezpieczniejszą wersję, czyli na Smitha i zrobimy wyciskanie z przodu po prostu na tej słownicy, żeby no, oszczędzić barki przed jakimś złapaniem mocniejszej kontuzji. Bezpieczeństwo no, przede wszystkim. Tak, nie wiem od czego, ale jakiś czas trochę mi też pobolewa. Oczywiście, że tam nie jest to żadna wymówka, tylko bardziej no, pod kątem to tego... dobry kąt jest. Tak? No. Bardziej mówię o tym pod kątem tego, nie żeby się tłumaczyć, tylko się usprawiedliwić. Nie żartuję. O, kurwa, ciężar jest. Nawet można jeszcze bliżej usiąść, wiesz? Przysunę kartę? Tak. Sobie tak skaczę? To jest tam. No? Ta suwnica tak pstryka, czy to wyparta pstryka? Suwnica. Ale to lekkie. Jestem umówiony na 2 grudnia do fizjoterapeuty. Bo ten problem z tym palcem, co mi też drętwieje u stopy, nie? No to powiedział, że lędźwiowy trzeba sprawić od razu. A RTG szyi, dlatego że ręce drętwieją. Ale pomysł, cały czas mam kurwa zdrętwiałe. Gdzieś coś musi uciskać na szyjce sobie. Uciskać, nie? Na nerw, nie? Na nerw, no. No ja mam tak właśnie, że te puszawki, które miałem dopięte, te duszkowate, to one mnie uciskają na nerw. I mam tak, że wiesz, że jak próbuję wycisnąć coś nogami, to po prostu taki ból. Jakby drętwiejący. Drętwiejący, tak? I to właśnie, wiesz, w odcinku lędźwiowym. No ale no i co z tym trzeba zrobić teraz? No ja na szczęście, wiesz, sprawdziłem, byłem na rezonansie i z odcinkiem lędźwiowym mam wszystko super. Po prostu mam tak dowalone mięśnie. I tu trzeba schudnąć, nie? Trzeba by odpocząć. No. Zrobić przerwę. Tak. Nie trenować jakiś dłuższy okres czasu. Bo teraz jak chodzę do fizjo, no to on mi nie jest w stanie tych mięśni rozbić. Cały czas się dopinają. Co mi rozbije, to znowu się dopinają. No to tak samo u mnie było. No. Przysiadki nam rady robić, bo cały czas te mięśnie na gorsecie. Tak było ciężko się przez nie przebić. Jak się przebił, to się przebił. No ale za chwilę znowu to samo było. Ziemi je cofał, ale za chwilę się rozjeżdżały znowu. Dawaj. Ile razy? Ile wlezie? Na raz, na dwa. Ile powtórzeń? Wszystkie. 2, 2. 3, 4, 5. Dawaj. 6. Dawaj. 8. Jak? Dawaj. Kurwa. Bo to jest najlepszy, wiesz, ja zawsze podziwiam ludzi, którzy na przykład podopieczni piszą idzie zajebiście, progres nie, schodzi mi waga, tłuszcz się pali, co zmieniamy w diecie? No kurwa no. Tak jak ktoś teraz do Adama pisał, co zmieniamy w diecie, bo zajebiście mi spada i robię progres, nie? Bo to po chuj to zmieniacie. Leci kilogram na tydzień, mniej więcej, no. Nawet na początku trochę więcej, bo ten drop wody był na początku. Tak, tak. Taki wiesz. Retention poleciało. Tak, poleciało. No to wiesz, no to leci kilogram na tydzień, no czego więcej? Nagle bym obciął co?
teraz mam 450 węgli, oprócz kurwa na 200 węgli. No nie no. No jaki sens, wiesz, schodzi ci kurna, spadasz jakby z mocy treningowej. No. Tak naprawdę, suma sumarów. Głodny na pewno nie jesteś. Nie, co ty. Suma sumaru, zrobisz słabszy trening, mniej kalorii spalisz i... No, no. Jak najmniej modyfikacji w diecie podczas okresu redukcyjnego, tym lepiej dla organizmu. No. Mięśni, wszystkiego, nie? No to jest najlepsze rozwiązanie. Im mniej rotacji, im mniej kombinowania, im mniej zmian. I najważniejsza zasada, ja to wszystkim podopiecznym powtarzam, nigdy nie zmieniaj wszystkiego naraz. Masz trzy zmienne. Kardio, dieta, trening. Nie można od razu dodać kardio, obciąć diety trening, i jeszcze kurwa większa objętość treningowa, tak? Albo więcej dni, albo... No tak, no bo to, jeżeli organizm jest przystosowany do... Naprawdę tak. Trzymana jest micha na 100%, trening jest na 100%, kardio na 100%, to nagle popisasz wszystkie rzeczy, bo to ten deficyt taki się robi, że to jest kurwa... Wsysa. Zrobimy sobie tutaj bramę i łapiemy tę sztangę pod chwytem. Aha. No dobra, reszki, nie? Dobra, no. No za dużo tutaj narzuciłeś? Nie, strasznie lekko. Z góry robiłem. Aha, okej, okay, dobra. Strasznie lekko. Kurde, Martin, dla ciebie wszystko jest lekkie jakieś. Ja nie wiem, co ty zacząłeś żreć w końcu. Jak u mnie schabowy jadłeś z ziemniakami, to taki nie byłeś mądry. Wtedy już nie było tak lekko. Ale dobre było. Dobre, nie? A to Wiolka, mistrzyni gotowania. Mistrzyni patelni. No umiem. A jeszcze jedną rzecz miałem cię zapytać, kurde. A co tam? Jedną rzecz miałem cię z Marcinem byliśmy w panelu sędziowskim na zawodach w PCA i sędziowaliśmy te zawody i też tam kontrowersje były i zarzucano to co mnie rozpierdoliło, że zarzucano sędziom, czyli na przykład między innymi nam, to, że tam się z kimś spoufalaliśmy, że znamy zawodników, że sędziowaliśmy pod kogoś. Tak naprawdę to się zna wszystkich zawodników, nie? Ja nie wiem, czy tam kogoś kurwa nie znam z widzenia, to tam wszystkich się zna. Równie dobrze można, ja w ogóle zginąłem z tej sytuacji, powiedziałem tak, kurczę, dostaliśmy puszkę BCA na sześciu, łącznie ci Anglicy, co przyjechali, nie? Ci podzieliliśmy i kurwa, dlatego sędziowaliśmy lepiej dla kogoś tam. Tak naprawdę to mnie akurat ten pierdoli, kto będzie na tych zawodach pierwszy, drugi. Ja oceniałem sylwetkę rzetelnie, tak jak mi się wydawało, według mojej oceny, nie? Ale najlepsze w tych zawodach tak jest to... Jak chciałbym być ja oceniony. Tak, ale my jeszcze dodatkowo mieliśmy tą fajną opcję, że mogliśmy między sobą nasze oceny sobie omawiać, bo tak robiliśmy, nie? Omawialiśmy między sobą i wymienialiśmy się poglądami i też jakimiś doświadczeniami, co ktoś bardziej zauważył, co ktoś mniej, bo tak to powinno działać. No ale ocenę główną zostawialiśmy tak sędziemu głównemu z Anglii, ten czarnoskóry tam pan, który się jest jednym z włodarzy Federacji PCA i to on decydował. A najlepsze w tych zawodach jest to, w zawodach, w sędziowaniu, że sędziuje 6 osób, a są brane pod uwagę tylko 4 noty, czyli te dwie skrajne są zawsze wywalane. Czyli na przykład, jeżeli ja chciałem na przykład kogoś, oczywiście tak nie było, tylko mówię taką abstrakcyjną sytuację, chciał kogoś wywindować, wszyscy sędziowie obstawiają człowieka na przykład na czwarte miejsce, a jeden sędzia nadaje go na pierwsze, no to ta nota oczywiście odpada. Więc nawet jeżeli ktoś chciałby zostać jakoś bardziej potraktowany przez jakiegoś jednego sędziego lepiej, no to i tak jego nota zostanie wypierdolona. Więc chyba, że no, wszyscy sędziowie byli tam jakoś skorumpowani. No. My byliśmy skorumpowani, bo dostaliśmy BCA. Kurwa, mnie to rozwala normalnie. Musi zdążyć, ja skoczę nawet. Generalnie wiadomo. Może gdzieś tam jakieś. Wiesz co, nie o to mi chodzi. Ja bardziej podjąłem tę decyzję z racji tego, iż polskie IFBB idzie troszeczkę takim, że tak powiem, innym kierunku. Oni mają swój kanon oceniania, gdzieś tam bardziej skupiają się na tej, że tak powiem, estetyce sylwetki, a nie gdzieś tam na, że tak powiem, ciężkiej, rzetelnej, wytrenowanej sylwetce, tak? Więc co mi generalnie nie pasuje, bo po to są specjalne kategorie klasyczna, męska sylwetka, classic physique, teraz bardzo nowa, fajna
gdzieś tam kategoria i kulturystyka ciężka, gdzie jednak no, kanon oceniania powinien być taki, że w ciężkiej kulturystyce no, na pewno stawiamy na tą wielkość i rozmiar mięśni w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności na estetykę sylwetki, a po to jest... docięcie. Dokładnie, czy tam docięcie, a po to jest Classic Physique, gdzie stawiamy najpierw na estetykę sylwetki, najpierw na docięcie, a dopiero później na wielkość mięśni. A generalnie polskie IFBB troszeczkę zatraciło, że tak powiem... Wszystko to estetyka. Każda dokładnie, kategoria, wszystko w estetyce. No, ale nie, ogólnie to, wiesz, no ci ciężcy też powinni być estetyczni, nie? Oczywiście, nie mówimy tak. Tutaj o gościu z wyjebanym benzonem, kurwa i pokracznym gościu, nie? Oczywiście, że tak, przygotowanie formy i to też jest, że tak powiem, najważniejsze. No ale nie oszukujmy się, jeżeli wygrywa z tobą osoba, która no, ma o 10 cm mniej w ręku, ale twierdzą, że no, ma węższą talię, no to w kulturystyce ciężkiej, jak dla mnie, no, nie powinno to mieć miejsca. Tak? Jest po to kategoria wagowa, po to gdzieś tam no, te wytyczne, gdzie to powinno zostać gdzieś tam zachowane, tak? A nie wszystko sprowadzać do jednego worka i estetyka ponad wszystko. Po co podział na kategorię? Niech będzie tylko Classic Physique. Czy kulturystyka klasyczna i większość dni to i my powychodzimy, tak. Nie w spodenkę. No, jednak NPC bardziej zachowuje gdzieś tam te kanony i no w NPC ciężka kulturystyka, to ciężka się, kulturystyka. Przekonaliśmy tak. Się, że no, zawsze niestety, jest gabaryt, nie? Gabaryt. Tak, dokładnie. Niestety ty się na tym ja się najbardziej przekonałeś, niestety boleśnie, bo według mnie i mojej, że tak powiem, nie już przyjacielskiej, ale rzetelnej oceny, wyglądałeś o niebo lepiej od tego kolesia, który zgarnął kartę pro w Danii. No ale sędziowie stwierdzili, że po prostu stawiałem na no, rozmiar no, wielkości. 120 parę kilo, nie? Tak. Aczkolwiek, no, jeżeli chodzi o przygotowanie formy i docięcie sylwetki, no to biłeś go na głowę. Tak? No ale to wiesz, coś odleczy. No dokładnie. Pojedziemy zaraz gdzieś na pewno. tylko musimy kalendarz znaleźć, nie? Niech nam dadzą kalendarz dokładnie. Na to my już sobie tam wymienimy się poglądami, gdzie jakieś fajne kierunki wybrać. Twoje treningi zazwyczaj w jakim czasie się zamykają? Długo trenujesz? Godzina, ponad, dwie? Godziny. Ponad godzinę? A nogi? Nogi w pół godziny. Dlatego są mniejsze, nie? Kurde, jak ty mnie zajechałeś na klatce i na barkach, ja przyjadę do niego na nogi. Już niebawem. Mieliśmy właśnie dzisiaj trenować nogi, ale nie wyszło. Nie, bo ja we wtorek to zrobiłem. Ale we wtorek takie nogi zrobiłem, że już po czworogłowych zrobiłem tylko przywoiciele i odwodzenia i powiedziałem, już nie dam rady, to już mnie aż kurwa rwało. Tak dałem czadu. Bez przesiadów, bo nie dam rady dalej wykonywać. Nie? Dean Wright, zawodnik PCA Pro. Jednym ze sędziów na zawody. No i miałem przyjemność z nim potrenować. No jak trenują Anglicy właśnie. O! Tak. To jest właśnie zajebista historia. Jeżeli twierdzicie, że my w Polsce trenujemy za słabo, że gdzieś tam trenują lepiej, proszę bardzo, posłuchaj. Opowiadam. Dokładnie tak. Szykowałem się na ten trening, mówię, no kurna, nogi zrobimy tak. A Dean wyglądał potężnie, nie? Tak, potężnie. Potężna sylwetka, niższy ode mnie. Podobna waga, ale jednak no te 3-4 cm niższy i ogromne bicepsy, kurde, tak, no, ręce, nogi naprawdę robią wrażenie przy takim gabarycie. No i nastawiałem się na ten trening, że no jedziemy do pożygu, intensywność, seria za serią. A generalnie styl trenowania odmiennie inny od naszego, bynajmniej mojego. Bardzo długie przerwy, bardzo powolne serie, duży ciężar jak najbardziej, mały zakres powtórzeń. My pracowaliśmy między 5 a 9 powtórzeń tak naprawdę. Ale siady robiliście też? Nie. Tak naprawdę 4 ćwiczenia na nogi. Były wyprosty, suwnica, przywodzenia i wyprosty jedną nogą. Koniec treningu. Duży ciężar, tu mnie bardzo długie przerwy. Na pierwszym treningu nóg mają więcej. Dokładnie. Słuchajcie, bardzo długie przerwy, no do 5 minut co najmniej. Ja tu już kurna w przerwie. To już nie było czym gadać. Nóżką. Kurwa, nudzę się, nie? Ale no naprawdę. Zacząłeś już liczyć po angielsku, nie? One, two, three. Duży ciężar, długie przerwy.
i bardzo mała objętość, naprawdę bardzo mała objętość, nie? Bo tych serii może było razem 16, gdzie tak naprawdę przy nogach 4 ćwiczenia po 4 serie. To mało. No, to same dwójki to są przywodziciele. Jego szkoła to jest generalnie szkoła JP. Jordana Petersa, dokładnie. Duży ciężar. Jordan to ciężary tam macha toka, no, nie? W klatkach. Dokładnie. Czy w japonkach, nie? No, więc on tam często z nimi trenuje, właśnie z JP albo z Hollingsheadem. No. Często właśnie trenuje i taki mają styl trenowania, nie? No to dobrze, to skąd oni tak rosną? No, odpowiednia micha. No i co, myślisz, środki jakoś tam specyficznie dobrane inaczej niż u nas? Kompletnie inaczej. W zasadzie więcej nam gadania wyszło, ale też podtrenowaliśmy trochę. Nie, nie no, ciężarki no, polatały. Polatały u Ciebie na pewno, ale nie, powiem Ci, że na 60 doszedłem pierwszy raz od momentu, kiedy trenowałem gdzieś tam jeszcze zimą ubiegłego roku, gdzie tam na 50 nakładaliśmy z Bartkiem Wołomaniukiem jeszcze jakieś tam dodatkowe hantle i wtedy tam trochę mi pyknęło, a tutaj pierwszy raz... To jest to, nie? Przeuważasz. Ale strasznie niebezpieczne, bo to... Wiesz, zmienia się kąt nachylenia. No, macha, nie? Też. Tak. Może tam gdzieś trochę lekko szarpnąć i już może być bieda. Ta stabilizacja nie jest taka, wiesz, jak powinna być, nie? I dlatego często właśnie te kontuzje. No, ale ty też widzę, częściej właśnie wyciskasz hantę niż robisz sztangę prosto. Tak, tak. Ja generalnie słabo czuję sztangę. Ja też mi to macha. Ja nie wiem, zresztą może temu się macha, może źle powiedziałem, bo ja nie trenuję sztangą, dlatego nie mam stabilizacji, nie potrafię wyczuć ruchu teraz tego, nie? Nie, ja może stabilizację mam, ale... Lepsze jednak rozciągnięcie i lepsze dopięcie czuję na hantlach, gdzie tam ten ruch jest troszeczkę jednak poprowadzony bardziej tak, jak mi pasuje, a nie tak, jak sztanga wiesz, tam gdzieś pozwoli, nie? Bo to jednak, nieskromnie powiem, jak się ma takie duże mięśnie, dużą klatę, no to nie można rozciągnąć. Ale okiem mówisz, nie, gdzie on jest. Ja barki ograniczają, dlatego się nie mogę rozciągnąć. Nie, ale no, przy hantlach to jest plus, że można właśnie dopiąć, rozciągnąć, wyczuć lepiej. No, przy tych 60-tkach czucie mięśniowe już troszeczkę spada, nie? Bo tutaj walczysz raczej o życie walczy. No. Raczej walczysz o życie, żeby to udźwignąć. No ale no, widzę, ty jesteś w sztosie, jesteś na redukcji, daj mi dojść do grudnia, to też wtedy będę przygotowany. Także widzieli się, potrenowaliśmy, pośmialiśmy się. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek i mój gość wam przypadł do gustu. Także zapraszam, tutaj możecie też Marcina śledzić, podziwiać. Też przygotowuję się do zawodów, czyli pewnie będzie full relacji, teraz dużo fotek, będzie pompa. Na pewno gdzieś tam okres, który trochę bardziej sprzyja. Tak. Że tak powiem, mediom społecznościowym, nie tam gdzieś taka ciężka masa, bo jednak... Bo wstyd się pokazywać. No, właśnie, wiesz, my mamy tą psychikę taką troszeczkę, no, trochę, że tak powiem. Tak, nie lubimy się pokazywać. Zamykamy. Nie? No i właśnie ostatnio też gdzieś tam wyczytałem komentarz, ktoś napisał, że o Maniek, teraz trochę ciebie mniej, nie? No mniej, bo kurczę, jak się człowiek czuje takim bardziej spasiony, może tego nie widać, ale w okresie takiej masy, no to ja nie czuję się komfortowo, nie lubię, wiesz, te cycki mieć podlane tutaj, lubię jakiś taki sztos, wiesz, ja zawsze się porównuję do tych zdjęć z tej maksymalnej formy, tam przed zawodami trenuję, ostatnio nawet gdzieś tam sobie swoje relacje oglądałem z tego, na Instagramie jakieś wcześniejsze, gdzie trenowałem i myślę wtedy jak oglądam, to patrzę, o kurde, ty, ole wyglądałem, nie? A jak to oglądasz to, wtedy, to myślisz sobie, no kurwa, jeszcze coś mi poprawi, jeszcze niedocięty byłem, nie? Tak jest zawsze, no ale taki wypaczony sport jest to niestety. Także ale dzięki temu cały czas robimy progres, nie? No tak. Nie tak, spoczywamy na laurach, tylko jednak cały czas gdzieś tam dążymy do tego, żeby było lepiej, więcej, mocniej. Słuchaj, ogólnie luty, zaczynasz tak jak mówiłeś, w lutym startujesz i później do kwietnia jest trochę czasu, bo raczej tam w międzyczasie zawodów nie ma, czy jakiś rebound, czy odbicie, jakieś ja wiem, zobaczymy generalnie, no, jeżeli będę tak miał hardkorowo z tym zejściem do wagi, do 90. To na pewno nie starty co tydzień wtedy, nie? Tak, ale będę raczej starał się przytrzymać tą 90 i spróbować cały sezon, myślę,
pocisnąć te 90, no bo wtedy jest im największa troszeczkę szansa dla mnie na jakąś tam, że tak powiem, no zwycięstwo. Nie wiem, będziesz musiał sobie rękę upierdolić, żeby... albo... Oddam nerkę. Wątrobę. Ale to byłoby kasy na zawody. Na parę wyjazdów na pewno. No, także... no co myślę, że docelowo spróbujemy i ty też na pewno jakąś Olimpię zaliczyć, nie? Olimpia pierwsza w przyszłym roku to chyba Alicante, nie? No. No to warta świeczki impreza, no. Dokładnie. Tylko jeden mankament, który mnie zawsze odstrasza od tej Olimpii, jest weryfikacja. Tam w kolejce stoi 1200 osób. I ja tylko przez swoje cwaniactwo w tym roku zrobiłem tak, że praktycznie wszedłem, patrzę, o kurwa. Kolejka taka, że się zawijali ludzie, wiesz, leżeli na materacach, na jakichś kalimatach i spali tam normalnie w tej kolejce. Ja patrzę, przy samym centralnie już wejściu do takiego, takie pomieszczenie było, gdzie już tam ci zawodnicy byli weryfikowani, stała jedna taka bikiniara polska, nie? Ja do niej teraz podchodzę i już przy niej stanąłem i jeszcze udawałem, że tutaj stałem wcześniej. I ludzie tam nikt nic nie mówił i mi się udało. I na weryfikacji byłem 15 minut. No. A normalnie bym 3 dni jeszcze tam czekał, nie? No tak, a męczące, nie? Męczące, gdzie jest, wiesz? W okresie, kurna. Już bez wody wtedy jeszcze. No, takie stanie. Dobra, słuchajcie, bo będziemy to gadać jeszcze 3 godziny, a trzeba iść jeść, bo mięśnie stygną. Zapraszam na profile Marcina, trener Marcin. Oglądamy, śledzimy, bo na pewno będzie ciekawie. Zresztą pewnie i tak zobaczycie go gdzieś na moich profilach, jeżeli ktoś to ogląda, bo zapewne gdzieś tam razem z Marcinem się niebawem spotkamy. Tak jak mówiłem, już niedługo też ruszamy. Wiesz, nie wiem, kiedy ten odcinek będzie emitowany, ale na pewno też będziemy gdzieś tam niedługo znowu trenować razem. Także dzięki. Ja również. I do następnego i robimy nogi. Oczywiście, nie zapomnę Ci tego. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji kanału Track Nutrition. Specjalnie dla Was nagrywamy te odcinki, także łapka w górę, dzwoneczek odhaczamy, żeby mieć cały czas informacje na bieżąco. Odcinki nagrywają się specjalnie, będziemy robić tylko i wyłącznie filmiki z dzikami. Także na pewno będzie ciekawie, goście są już niektórzy poumawiani, następni, więc zapraszam do oglądania i kibicujcie. Także trzymajcie się, faje do góry, siemanko.